A tak wygląda właśnie boczek z mangalicy. Smażony. Dodatek soli i nic więcej. Teraz zobaczymy, jak będzie smakował na kanapeczce. Boczek z mangalicy na kawałku bułeczki. Sól, patelnia, podpiec, to wszystko. Więcej nic nie trzeba. Powiem, że ja próbuję, jem teraz. Jest pycha. Powiem, że nie znacie tego smaku, jeżeli nie jedliście słoniny czy boczku z mangalicy. Ale też przypominają mi się czasy lat 80., 70. Naprawdę pycha.